Byłem na księżycu, prawie. I po prostu księżyc patrzył na ziemię. Ludzie, ogółem, zasnówcie się. Kogoś pojebało tam, czy co? Szanowni Państwo, kochani moi, drodzy przyjaciele, najdrożsi, Polacy, Polonia, w Ameryce, wszędzie. Zwracam się do Was serdeczną, gorącą prośbą, bo zaraz zacznę, już zaczęli się wybory w Polsce. Rzeczpospolitej naszej ukochanej, który tatuś walczył o Polskę. Nie ma mego ojca już. Nie mam brata, nie mam nikogo. Użyli, zabili, mordercy. Trudno, ale podjąłem decyzję, bo przyjeżdżała młodzież z Łodzi. Prosiła bardzo, żeby powiedzieć, że ja będę traktować. Ogółem i dziękuję za wypowiedź. Panie prezydencie Boży, a co pan chce zrobić z głodem panującym w mieście? Ty jesteś cudowna kobieta. Moje żądło chyba czeka, muszę panią chyba stestować. A co zrobicie z tym, że szpital upada i go zamkną? A to proszę powiedzieć, panie Wojciech. Ja mogę powiedzieć coś na ten temat, że po prostu ja na ten temat nic za bardzo nie mogę powiedzieć. Panie, to jest dupa, nie odpowie. Idź, kurwa, kłacz jest. Chciałem się tylko zapytać. Wypierdalaj to do mnie. Już! Poniano! Nie ma cię! Co? O cholera! Ale się u was pozmieniał, aż nam chyba tylko słuchać wrażenia, pan! No w sumie to dawno u nas nie byłeś, no ale pany, trzeba go jakoś ożywić. Może jak wsadzimy mu rękę w odbyt, to ożyje! Co? Jak to rękę w odbyt? No normalnie, jak byłem mały i se grzebałem w majtkach, to mama mówiła, żebym nie grzebał w bombie, co nie? To tak se teraz pomyślałem, że cholera wie, może jakbym mu tam łapę wsadził, to byśmy może jakieś kabelki znaleźli? No tak w sumie to ci powiem, że nawet możesz mieć rację. No stary! Co za brak profesjonalizmu. Już was nie mogę słuchać. Patrzcie i się uczcie. Halo! Proszę się obudzić. Słyszy mnie pan? Jestem ratownikiem! Chyba śmieciu, jak śmiesz olewać mój dyplom i 5 straconych lat? Wstawaj! Oj, parówki kupiłem. Kurde, zdychu, dobry jesteś w te klocki. Już wiem, po kogo zadzwonię, jak będę miał zawał albo wylew. Dzięki, panie Zenku. Zeszłotygodniowo odgrzewany kebab przepala kiszki niczym potop rozwścieczonych wikingów wykonany zgodnie z zasadą grabić, gwałcić, palić. Do gienka jestem już umówiony, dlatego też zadzieram kiece i lecę. Dobra, już pamiętam, czemu zemdlałem. Co za chuj zmienił mi felgi na pustaki w aucie? A i czy właśnie są wybory? W sumie to niedawno ruszyły kampanie wyborcze. I właśnie, Zbychu, dlaczego masz billboard Janusza Wróbla na całej ścianie? Bo w sumie to się jeszcze nie chwaliłem, ale mój bratanek to dobry znajomy jakiejś szychy Wróbla i uczynił mnie ogniwem aparatu. A ty nie jesteś apolityczny? Jestem. To w takim razie po co to wszystko? Bo płacą. Powiedzieli, że za te 2 tygodnie harówy wpadnie tyle, co za pół roku pogotowia. A poza tym ma gość fajne nazwisko, ten Wróbel. Przydałaby mi się więc jakaś pomoc. W sumie to mogę się nadać. A w czym dokładnie? Później ci powiem. Wow! Co? Otóż to. Ten megafon z tyłu jest twój. Partia szuka najdroższych rozwiązań, tylko pamiętaj. Nasz prezydent toczy tym razem trudną kampanię na następną kadencję. Bo ludzie mają już go trochę dosyć, więc nie możemy tego spierdolić. Że niby mam wykrzykiwać hasło wyborcze? Ja nawet nie wiem, co mam wykrzykiwać. No nie wiem, weź coś mów takiego, żeby ludzie chcieli głosować na tego Wróbla po prostu. Janusz Wróbel najlepszy prezydent! Kto głosuje na Wróbla, ten ma dużego! Jeszcze im możesz coś tam obiecać, wtedy chętniej zagłosują. Dobra, zaraz sobie coś wymyślę na szybko. Dobra, mamy trochę miasta do objechania, zanim wrócimy na osiedle. W 2014 roku 21,37% mieszkańców niegłosujących na Janusza Wróbla wyłysiało lub okazało się być homoseksualistami. Nie bądź sześciodroweru, głosuj na Wróbla. Kto na Wróbla stawia krzyżyka, ten 25 cm w majtki upycha. Zbychu, długo mam się jeszcze drzeć? Nie, już kończymy trasę na dziś. Dobrze było? No jak my robili, to wiadomo, że najlepiej.
aby jeszcze poszli i wybrali Wróbla. Teraz jedziemy na emisję spotów wyborczych i debatę. Boże, daj już spokój, cały dzień się o tym drę. Słuchaj, ale to jest ważne. Jako speaker poszerzysz sobie zakres haseł. O, chłopaki, zaczyna się nasz program. Nazywam się Protazy Bąk. Zagłosuj na mnie, a nie pożałujesz. Nazywam się Władysława, mam 64 lata. Lubię sernik z rodzynkami. Wróbla trzeba zniszczyć. Poza tym za Hitlera żyło się lepiej, nie trzeba było zapinać pasów w samochodach. Nazywam się Janusz Wróbel. Jestem prezydentem od kilku kadencji. Wedle tradycji, jak w każde wybory, ogłaszam swój udział. Jak państwo wiedzą, nie ma lepszego na to stanowisko. Zresztą i tak wygram bez drugiej tury jak co roku. Janusz Wróbel. Dziękuję. Dziękuję. Kurwanie! Boleśnie! Kurwanie serce! Dlaczego wy się zwracacie się? Dobry wieczór, proszę państwa, z tej strony Elżbieta Jajorowicz, nogi aż do podłogi. Dziś w naszym studio gościmy wszystkich kandydatów na urząd prezydenta w tegorocznych wyborach. Witam państwa. Witamy. Dobrze, proszę kandydatów o przedstawienie. Cesarstwo musi zostać zniszczone. Średnia hawajska dla wszystkich. Sernik bez rodzinek to zbrodnia. Ale proszę mi się nie wpraszać, stara raszka. Unia Europejska. Anglia dla siemniaków i Polaków. Świadczenia socjalne, kurwa. Adolf. Komuno, wracaj. Proszę państwa, jeżeli wygram, podniosę świadczenie 500 plus na 600 plus. Komitet pojebanych z moją wygraną podniesie na 750 plus. Szanowni państwo, kochani moi... Ogłaszam 1000 plus, jeśli wygram. Ogłaszam 1000 plus, jeśli wygram. Proszę państwa, dobry wieczór. Tegoroczna kampania zaczyna nabierać chaotycznej postaci. W związku z czym trzeba nieco przejąć inicjatywę. Nazywam się Janusz Wróbel. Jestem włodarzem tego miasta od dziesięcioleci i jak za każdym razem ponownie wygram w wyborach prezydenckich. W zasadzie jakiś tam program jest, aczkolwiek czytać mi się go nie chciało. Oczywiście autorski. Znajdą go państwo na stronie internetowej Rady Miasta. I pragnę podziękować. I oczywiście 10 zapraszam do urn z ptaszkiem na Wróblu. Dziękuję państwu i dobranoc. O ja pierdolę, jeszcze ta licytacja pod koniec, kurwa. Chociaż dużo płacą. Ech, w tej telewizji cały czas taki sam śmietnik. Niedobrze, chłopy. Ludzie szaleją za tym pasożytem i jego pierwszą damą o imieniu Wojciech. Niedługo będzie debata dwóch najwyższych sondaży. Odbędzie się po południu, tuż przed wieczorem wyborczym. Musicie dokonać publicznej kompromitacji na debacie. Wykopcie na nich coś i wyemitujcie to w trakcie. Ludzie sami wtedy tego knura sprofanują i wywiozą na tarczce za miasto. Głosowanie jest od razu po debacie. Potem podadzą wyniki i będziemy mieli problem z głowy. Bez problemu, panie Januszu. Da się zrobić. Litka, no chyba nie mówisz poważnie. Ależ w 100% poważnie, Staszku Ptaszku. Teraz będziesz w moich rękach cały czas. Tylko ja mam kluczyk do tego. Co sobie o mnie klienci pomyślą, jak to zobaczą? Zdejmij to zanim mnie zdeja. Kurwa, co za głupi babsztyl. Zachciało mi się intensywnych doznań. No świetnie, dobra, no przecież co mam ktoś powiedzieć? Proszę. Dzień dobry, Biuro Ochrony Kandydatów. Zawsze sprawdzamy wszystkie miejsca. Czy jest pan w stanie przyjąć dziś wręcz na teraz kogoś ważnego? A co się dzieje? Jeden z kandydatów na urząd prezydenta skonsumował coś nie tak i dzieje się z nim coś dziwnego. Poza tym zaleczona nieszczelność odbytu znowu daje się we znaki. Cholera, pierwszy klient i już taki przypadek? No dobra, dajcie go. Dobrze, jak się dzisiaj czują panowie? A coś poza tym? Pytałem panów o samopoczucie. Jebana kurwa komunistyczny chuju kurwa kurwa kurwa. Wygląda to na spożycie znacznej ilości izotopu uranu 235. Myślę, że krople na żołądek powinny panom pomóc, natomiast z nieszczelnością odbytu proszę udać się do szpitala na SOR, tam zrobią nowe szwy. Dobrze,
Dziękuję panie Stanisławie za te wszystkie cenne rady. Zabieram chłopaków do szpitala. Chłop z chłopem! Nigdy się nie pod... nie pozwolą się... Zamknij to dumę! Halo, halo, ale to jest gabinet prywatny. Tutaj za każdą konsultację trzeba płacić. Na ścianie widzę cennik. Wow, o proszę. No to ciekawe, co ma Staszek do powiedzenia. Siemano, Stachu. Kurwa, mam nadzieję, że nie rozpoznają przedmiotu na mojej szyi. O, witajcie koledzy, co was tutaj sprowadza? Miałeś przed chwilą gości, którzy nas interesują. Mówisz o tych mutantach sprzed chwili w asyście agenta? No jakbyś zgadł. Pamiętasz o naszej robocie? Zbieramy kompromitujące materiały na tamte osobistości, żeby wróbel utrzymał urząd. Podczas wieczoru wyborczego mamy zakopać jego szanse w wyścigu z wróblem. Co tu było na rzeczy? Ale chłopaki, nie obowiązuje etyka pracy. Muszę dochować tajemnicy lekarskiej. Skąd ty o takich pojęciach wiesz? A jakie fajne coś, chyba se to wezmę. Zbychu, oddaj mi to. Naprawdę nie potrzebujesz tego urządzenia. Ciekawe do czego to służy. Kurwa nie... O kurwa, no nie mogę, Stachu, jaki ty pomocny. Dobra, powiem, ale najpierw pilot. Najpierw po co tu przyszli? Nażarli się uranu, są radioaktywni i ten gołby ma nieszczelny odbyt, czy jakoś tak. No i o to chodziło. Dzięki, Stachu. Za niedługo będzie ostatnie przemówienie kandydatów, potem jest głosowanie i wynik. Na przemówieniu, kiedy powiem, wyświetlicie dowody filmowe, mieszacie go z błotem. Witam państwa na wieczorze wyborczym. Właśnie rozpoczyna się ostatnia debata przed głosowaniem. Tam tylko są kurwy! Tam są tylko do jebania! Taka... to siedzi twój człowiek! Dobry wieczór państwu. Jak widać na samym początku, mój przeciwnik wykazał się niesamowitą niesubordynacją, co moim zdaniem jest niedopuszczalne, ale najpierw na poparcie moich słów pokażę państwu, kim tak naprawdę jest wasz faworyt. Jak państwo widzieli, mój kontrkandydat to skończony knur. Pominę już, że dopiero co świecił radioaktywną poświatą i ma nieszczelność odbytu. Niech ludzie zdecydują. Dziękuję. Dziękuję. Nie dziwię się, że, słuchajcie, nie dziwię się, że go trzeba do Choroszczy wysłać. Bo to jest kompletny idiota, kurwa. Dobra, jedziemy do sztabu po wypłatę. Zwycięstwo jest nasze. Dziękuję wam panowie. Będę o was pamiętał przy następnym, ale niestety mam teraz dużo roboty. Zostawiam kasę i spadam. Dziękujemy i do zobaczenia. O kurwa, w końcu spłaci mi Big Fucking Muscles. Później się tym zajmiemy.